dwie tanie i tandetne dziwki. Sam raz do wysłania Arabusom i wielbłądom. Oko. Wyruchać, przeorać i wybić jej z głowy politykę. Znowu ta czerepa. Dlaczego musimy oglądać tę dziwkę? Nie ma nic lepszego. Czułam się bardzo niekomfortowo. Agresywnie. Znowu, to się trudno czytać. No, okej. Ten tekst był wybitnie brutalny i nie jest proste przyjąć coś takiego. No na Facebooku na pewno bardzo często się zdarzają takie komentarze bardzo miłe dla niektórych dziewczyn. Ale na YouTubie bardzo często się zdarzają, jak powiedzmy ludzie hejcą jakichś youtuberów, bo nie lubią ich dla zasady. Zwłaszcza takie teksty padają z ust mężczyzn, to jest to w ogóle, uważam, że to jest niedopuszczalne i takie rzeczy powinny być. Może nie tyle karane, bo jakby trudno to wyegzekwować, ale powinno być stanowczy odzew ze strony, zwłaszcza mężczyzn. Nie ma nic gorszego niż przyzwalanie na coś takiego.